I drodzy Państwo, z nami jest już Marek Rogalski, główny analityk walutowy do Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Państwa. No to zaczynamy od przeglądu sytuacji na funcie brytyjskim, w jaki sposób ta waluta traci do pozostałych światowych walut. No, skala wyprzedaży w ciągu ostatniego tygodnia, jak widzimy, jest bardzo znacząca. No i przyspieszyła oczywiście, albo w zasadzie została zapoczątkowana po wczorajszych wydarzeniach w temacie Brexitu. Tak, funt jest, jak widzimy, najsłabszą walutą wobec innych walut w tym tygodniu, co oczywiście nie zaskakuje tych, którzy obserwują uważnie to, co się dzieje na scenie brytyjskiej. A tutaj wiadomo, rząd z dużym bólem przyjął umowę dotyczącą Brexitu. Przyjął ją w środę. No i to oczywiście wydawało się, że jest ok, bo mamy umowę, którą mogą nie być. Ministrowie niby się zgodzili na tę umowę. Ale dość szybko okazało się, że budzi ona naprawdę wiele kontrowersji, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten scenariusz backstopu dla Irlandii, czy to jest takie ryzyko, że nie uda się, czy inaczej, jeżeli nie uda się wynegocjować w terminie nowej umowy handlowej dla Irlandii Północnej, no to jest nie ryzyko, że po prostu Wielka Brytania będzie pozostawała długo w tym takim dziwnym ustawieniu, czyli będzie pozostawała w Unii Celnej, mimo że będzie poza Unią Europejską, więc jakby to będzie blokowało naprawdę możliwości dla Wielkiej Brytanii i też będzie stwarzało ryzyko, że w pewnym momencie Unia zażąda scenariusza, w którym tylko Irlandia Północna jest w Unii Celnej, a reszta nie jest. Więc to generalnie jest za dużo kontrowersji. Natomiast premier May wczoraj powtarzała wiele razy, że to jest najlepsze możliwe rozwiązanie, jakie można było negocjować. I po prostu alternatywą jest brak umowy, czyli taki troszkę chaos, tak, by nam powstał po marcu przyszłego roku. Natomiast dużo kontrowersji wokół właśnie porozumienia. Niektórzy parlamentarzyści żądają w tym momencie głowy premier May. Uważają, że to, co ona robi, to jest takie jakby czołganie się przed Brukselą, czyli poddawanie się dekretowi Unii Europejskiej. Właśnie. I teraz mamy tutaj duże, duże obawy rynku co do tego, jak będzie wyglądało głosowanie nad ustawą brexitową, bo przypomnę, że 25 listopada odbędzie się szczyt Unia Europejska-Wielka Brytania, na którym ta umowa pewnie będzie klepnięta, jak to się tak ładnie mówi, przez polityków. Natomiast ona na początku grudnia trafi właśnie pod głosowanie w Izbie Gmin. I teraz tak, jeżeli patrzymy na arytmetykę w brytyjskim parlamencie, to potrzeba co najmniej 320 głosów do tego, żeby ta umowa przeszła. 315 głosów ma partia konserwatywna, więc mniej. Tu się musi posiłkować taką małą partią z Północnej Irlandii, partią DUP, która ma 10 głosów, ale mamy już jeszcze inne problemy. Po pierwsze, mam problem właśnie z partią DUP, która twierdzi, że to porozumienie jest złe i to porozumienie przyjmie. I mamy też problem wewnętrzny w samej partii konserwatywnej, gdzie tutaj dzisiaj mamy komunikat, że udało się zebrać 48 podpisów pod wnioskiem, który uruchamia procedurę usunięcia premier May z funkcji przewodniczącej partii. Dlatego od razu zwrócę uwagę, że to jest procedura wewnętrzna, czyli wotum zaufania jakby głosowane wewnątrz partii. I tutaj potrzeba 158 głosów do tego, żeby premier May została usunięta. No i pytanie, czy tyle się znajdzie, tak? Bo pamiętajmy o tym, że jeżeli premier May zostanie usunięta, to wiadomo, że potem pójdzie presja na to, żeby usunąć ją z funkcji premiera. Potem mamy taki dość żmudny proces wybierania nowego szefa partii.
Tymczasem pamiętajmy o tym, że zegar tyka, tak? Jesteśmy już na takim etapie, gdzie te negocjacje powinny być domykane, tak? W temacie Brexitu, a nie gdzieś tam od nowa wszystko zmieniane. Nawet była taka wypowiedź wczoraj wieczorem ze strony Angeli Merkel, która powiedziała wyraźnie, że nie ma możliwości jakby restartu negocjacji, tak? Że teraz jesteśmy już w fazie końcowej, więc tutaj gdyby rzeczywiście premier May została usunięta z fotela przewodniczącej partii, to mielibyśmy spore tu perturbacje. Natomiast pomijając to, moim zdaniem te perturbacje i tak się pojawią w momencie, kiedy będzie miało miejsce głosowanie właśnie w Izbie Gmin. Czyli początek grudnia będzie bardzo nerwowy, bo według obecnych wyliczeń arytmetyki w parlamencie nie ma szans na to, żeby to porozumienie przeszło, bo opozycyjna partia pracy mówi nie, mamy podziały wewnątrz partii konserwatywnej, no i koalicjant, czy mała partia z Irlandii Północnej mówi też nie. Więc tutaj wydaje mi się, że premier May próbuje działać przez takie trochę zastraszenie. I w tym momencie jakby sądząc, że po prostu część posłów jednak zagłosuje za przyjęciem ustawy, po prostu bojąc się zwyczajnie tego, że brak głosowania za będzie jakby prowokowało do tego, że będzie mieć Brexit bez porozumienia i po prostu zwyczajnie chaos gospodarczy, chaos polityczny po marcu przyszłego roku. Więc no, po prostu przekonamy się, tak, na ile strach, że tak powiem, wymusi inny wynik, a na ile to pierwsze głosowanie może być przegrane. Czyli ja się boję takiej sytuacji, powiem Państwu, w której pierwsze głosowanie jest na nie i rynki wpadają w panikę, dopiero potem jakoś zbierany jest jeszcze raz drugie głosowanie i to jakoś przechodzi, więc sądzę, że jeszcze przed nami jest ta nerwówka, która tutaj może przynieść tutaj dużo zmienność. No właśnie, tylko jeszcze przypomnijmy termin ostateczny Brexitu, jak dobrze kojarzę, 29 marca. Marca, tak, tak. Przyszłego roku, czyli tak. Mamy listopad, no to grudzień, styczeń, luty, marzec, 4 miesiące. Tak, 4 miesiące tutaj oczywiście możemy sobie jeszcze robić dywagacje na temat jakichś różnych scenariuszy pod hasłem na przykład tego, że nie wiem, że jeszcze raz robimy referendum, a to moim zdaniem jest tam to za późno, tak? Po prostu zegar tyka, czas leci. Tam jeszcze jest inny scenariusz, który być może można byłoby sobie rozważyć. To jest taki scenariusz, że za porozumieniem stron, czyli Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, na przykład przesuwamy ten termin wyjścia, tak? Gdzieś tam dalej parę miesięcy. Ale pytanie, na ile to jest w ogóle możliwe technicznie, prawnie i tak dalej, tego do końca nie wiem. Natomiast no, z obecnych jakby ostatnich wypowiedzi premier May wynikało, że to nie jest scenariusz pożądany, tak? Więc ona się opiera, że to ma być w marcu. No, no i przekonamy się, co dalej. Tak? Natomiast no generalnie tak mówię, tutaj największe obawy ja wiążę z tym, że po prostu to głosowanie w Izbie Gmin może być głosowaniem przegranym, czyli grudzień może być nerwowy na funta i to może mieć bardzo dużą zmienność. Czyli jeżeli byśmy spojrzeli sobie na przykład na wykres teraz pary funt-dolar, to widzimy, że generalnie rynek teraz, dzisiaj próbuje nieco odbijać. Mamy właśnie komunikat teraz na agencji Reutera w tym momencie, że minister w rządzie premier May, niejaki Michael Gove, który też jest jednym z liderów eurosceptyków, ma utrzymać stanowisko, czyli on powiedział, że nie rezygnuje. Więc no, nawet to by też sugerowało, że też są pewne podziały nawet w frakcji eurosceptyków, tak, że ona nie jest jakby ta jednolita. Czyli to by sugerowało, że właśnie premier May utrzyma stanowisko, tak? Natomiast no, sam fakt tego też wiele nie zmienia, skoro mamy właśnie też podziały w temacie głosowania w grudniu. Więc tutaj, jeżeli patrzymy na wykres, widzimy, że po prostu tendencje do spadków gwałtownych są jakby większe i przychodzi to łatwiej niż odbicie w górę.
I no, z tego wykresu, jakbyśmy się tak popatrzyli uczciwie nawet na wskaźniki MACD czy na RSI, to jest dzienne ujęcie funt dolar, no to widzimy, że możemy sobie wyobrazić sytuację, w której dochodzi do naruszenia tutaj tego minimum, które było 15 sierpnia, czy 1,2660. I moim zdaniem takie ryzyko wciąż jest i to może się pojawić, tak? Czyli nawet gdybyśmy, nie wiem, przyjęli założenie, że na świecie dolar może być słabszy jakoś w najbliższym czasie, to funt i tak będzie pozostawał słaby w konfiguracjach i właśnie z ryzykiem tutaj schodzenia dalej do dołu. To przejdźmy może po funcie brytyjskim do kolejnych ciekawych wydarzeń w tym tygodniu, które miały miejsce, tym razem z punktu widzenia danych makroekonomicznych, no bo sytuacja funta będzie cały czas mega rozwojowa, no tutaj ciągle się będzie coś działo od strony politycznej, więc tak naprawdę ciężko jest przyjąć na najbliższy czas tak, jakiś ja tak kluczowy może, scenariusz. Może wtrącę, że gdyby się pojawiły spekulacje, że w partii pracy, czyli w opozycyjnej właśnie partii do rządu, są jakieś podziały wewnętrzne, że na przykład jakaś grupa lejburzystów zagłosuje za Brexitem w obecnej wersji, to byłby to jakby duża ulga i to wołałoby taki właśnie rajd w górę, tak, na funcie, bo rynek by uznał, że nawet jeżeli część posłów z partii konserwatywnej powie nie, to może ten ubytek uda się załatać posłami z opozycji, z partii pracy. Natomiast na razie tego sygnału nie ma. Chociaż pamiętam, że jakieś 2 tygodnie, 3 tygodnie temu były takie plotki, że część posłów z lejburzystów troszkę się boi tego scenariusza, tego chaosu na wiosnę. Więc tutaj właśnie to może być bardzo ważne. Właśnie spekulacje wokół tego, jaki jest rozkład głosów przed grudniem, przy tym głosowaniu w grudniu. Jeżeli właśnie będziemy mieć sygnały, że opozycja nie jest jednolita, tak? Czyli to, że Jeremy Corbyn mówi wszystko na nie przeciwko tutaj obecnej wersji umowy, no to wtedy mieliśmy szansę na jakieś bicie. Natomiast na razie po prostu rynek będzie się na pewno bał tego, jak to głosowanie będzie wyglądało. Jasne, to przejdźmy może jeszcze do rynku złotego, nim przejdziemy do spojrzenia na przyszły tydzień, ponieważ mieliśmy no, całkiem ciekawe publikacje. Najpierw publikacja danych z Niemiec, które to dane pokazywały zdecydowane hamowanie niemieckiej gospodarki w trzecim kwartale, znaczy przede wszystkim no, pierwsze cofnięcie od wielu lat. Natomiast z kolei nasza gospodarka polska no, radziła sobie powyżej oczekiwań rynkowych, natomiast polski złoty zachowuje się mimo wszystko w miarę stabilnie. No i też pytanie, czy tutaj można by oczekiwać, że z jakimś delikatnym opóźnieniem, na przykład pogorszenie sytuacji w Niemczech, przyjdzie dopiero do Polski? Znaczy ja bym był zwolennikiem scenariusza, w którym ważniejsze dla przekazu wokół złotego są dane z Niemiec, tak? Bo no, trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której Niemcy będą spowalniały, a my będziemy przyspieszali, tak? Raczej traktowałbym te dane, które się pojawiły w środę, jako no, taką niespodziankę pozytywną, natomiast z tendencją, która raczej no, nie utrzyma się na długo, czyli okej, mamy lepszy wynik, natomiast się liczmy z tym na przykład, że będą rewizje w dół tego wyniku i liczmy się z tym, że kolejne kwartały będą już gorsze. Więc tam dla mnie jakby większy niepokój budzą dane niemieckie, zwłaszcza w tym kontekście, że to też ma w pewnym sensie związek z sytuacją, która jest w Chinach, tak? Czyli że jakby no widzimy takie system naszych połączonych, tak? Czyli mamy pogorszenie relacji handlowych USA-Chiny, mamy te wyższe cła, mamy spowolnienie gospodarki chińskiej. To przekłada się na eksport niemiecki do Chin, no i te PTD, tak? I to oczywiście się przełoży potem na sytuację w naszym eksporcie do Niemiec.
Więc jakby idziemy tak tym tropem i oczywiście tutaj widzimy pewne ryzyka. Ale oczywiście w krótkim terminie rynek zawsze szuka jakichś pretekstów do tego, żeby móc zrobić odbicie na rynku złotego i te dane, które się pojawiły w środę, w tym pomogły, tak? Czyli widzimy, że złoty na przestrzeni tygodnia radził sobie całkiem dobrze. Natomiast oczywiście ta perspektywa dłuższa moim zdaniem aż tak dobra nie jest. No chyba, że przyjmiemy sobie takie założenie, że dolar przestanie się umacniać i to gdzieś tam pomoże jeszcze naszemu złotemu, ale to jest jakby takie mi się wydaje odwlekanie tego, co i tak potem przyjdzie za parę miesięcy, więc bardziej tak bym tego podchodził. No i teraz, jeżebyśmy spojrzeli sobie na przykład na wykres pary, znaczy wykres instrumentu Bossa PLN, to jest taki nasz koszyk złotego, który mamy na platformie. Tutaj w składzie jest połowa, to jest euro złoty, 40% to jest dolar złoty i po 5% na funta i na franka. To widzimy, że tak, że generalnie gdzieś tutaj próbuje się budować taki potrójny dołek, tak, w tym obszarze. Wskaźniki nam się nieco poprawiły w ostatnim, widzę, tygodniu, więc my być może właśnie też jakby na fali tego troszkę słabszego dolara, który być może by tu nam się pojawił, mielibyśmy jakąś próbę utrzymania tej konsolidacji w takim prostokącie. Natomiast sądzę, że to jakby nie zmienia faktu, że później, czyli za kilka miesięcy, te problemy nam tutaj gdzieś tam się pojawią. Tak? Więc takie, no być może kilka tygodni do końca roku może jest lepiej, ale potem może być znów źle. No i oczywiście ryzyka, tak? Czyli ryzyka w postaci Brexitu. Czyli jeżeli głosowanie będzie negatywne w grudniu, to rynek się te przestraszy i to podbije globalne ryzyko w Europie i podbije też, pogorszy naszego złotego. No i oczywiście właśnie obserwujemy to, co będzie się działo w temacie relacji USA-Chiny, czyli tego spotkania prezydentów Trumpa i Xi 30 listopada. Przy okazji szczytu G20, no przekonamy się, czy tutaj jakiś w ogóle przełom się może pojawić, czy też nie. Z tego, co widzimy na razie, to widzimy, że no, ciężko może jakiś przełom, że to raczej będzie spotkanie, które ustali jakieś przyszłe ramy do rozmów. Natomiast no, tutaj moim zdaniem ten wątek amerykańsko-chiński będzie ewoluował dalej, ale raczej w kierunku negatywnym. Więc widzimy, że te ryzyka globalne się utrzymują i po prostu to złotemu też będzie jakoś szkodziło w tym dłuższym okresie. A jeżeli chodzi o takie rozbicie na przykład na poszczególne pary, to oczywiście możemy przejść sobie teraz do głównej pary, czyli do euro złotego. No i tu widzimy na tym wykresie, że o, na przykład dość ładnie nam się broni rejon w postaci tej linii trendu wzrostowego, rysowanej od sierpnia. Widać, że to się nam całkiem fajnie wybronił, poziom 4,2750. Natomiast to też jest sygnał tego, że tutaj złoty no, nie mógł zejść niżej, ale z drugiej strony też za bardzo nie może wyjść powyżej 4,30, więc tkwimy w takim wąskim rężu 4,2750, 4,30 na euro złotym. Wskaźniki nam pokazują takie trochę zawieszenie, więc tutaj myślę, że raczej jeżeli byśmy tutaj mieli coś prognozować, byłbym na obecną chwilę ostrożny z mówieniem tego, że my schodzimy na 4,26. Prędzej bym uznał, że pozostajemy w tym wąskim rężu wokół 4,30 i czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Więcej zmienności może przynieść para dolar złoty.
która oczywiście będzie pod wpływem tego, co widzimy na euro-dolarze. A o tym zaraz będę Państwu mówił. O, tylko pokażę im jeszcze parę dolar złoty. Tutaj no, nam się rysuje taki niby podwójny szczyt przy 3,83. Nawet powiedział, że szczyt potrójny, bo jeszcze mamy ten szczyt z połowy sierpnia, czyli potrójny opór 3,83-3,84. Natomiast raczej byłbym ostrożny z tym, że z tego się nam rozbuduje coś w tym rodzaju. Czyli na razie jestem ostrożny, zobaczymy, co pokażą na bliższe dni. Tutaj kluczem, moim zdaniem, dla rynków może być też ten wykres. O, to zobaczymy sobie. To jest koszyk BOSSA USD. Na tym koszyku widać, że no, dolar w tym tygodniu próbował iść do góry, ale to się za bardzo nie udało. Rynek się nieco cofnął, a to z kolei wynikało z takich troszkę pretekstów, które się pojawiły, bo mieliśmy wczoraj wystąpienie pana Powella, szefa Fedu, który no, wyraził jakby takie przemyślenie, że w związku z tym, że od przyszłego roku zmienia się system komunikacji z rynkami, bo przypomnę, że Fed będzie się komunikował przy każdym posiedzeniu, będzie konferencja prasowa, czyli mamy tutaj tą zmianę, to Fed, znaczy Paweł wyraził opinię, że być może to w takim kontekście należałoby dokonać takiej pewnej rewizji tego, co do tej pory Fed robił, rewizji narzędzi i tak dalej, co przyjęto jako taki pretekst do tego, że być może Fed będzie jeszcze raz jakby przemyśliwał to, co zamierza zrobić w przyszłości. Natomiast no, mi się osobiście wydaje, że na obecną chwilę nie ma żadnego sygnału do tego, żeby polityka miała być zmieniona, czyli podwyżka w grudniu i jeszcze przynajmniej dwie, o ile nie trzy podwyżki w przyszłym roku. I to jest taki argument, który no, moim zdaniem powinien dolara dalej wspierać. Natomiast no, na razie widzimy pewną korektę, natomiast nie sądzę, żeby ona miała się jakby tutaj zmienić w jakiś głębszy ruch. Czyli raczej nie taki scenariusz, tylko że jeżeli już to scenariusz płytszego tutaj zejścia i ponownie maszerowania do góry. Też tak tylko wspomnę Państwu, że jeżeli chodzi o dolara, pamiętajmy, że to jest waluta, która też w pewnym sensie przejmuje tą relację safe haven, czyli jest takim miejscem, które przyciąga rynki w sytuacji, kiedy globalne ryzyko rośnie, a ono oczywiście może być znów wyższe właśnie, jeżeli będzie mieć to głosowanie nad Brexitem w grudniu, jeżeli ono będzie negatywne. Więc tu sądzę, że dolar jeszcze wzrośnie w ciągu paru tygodni. Jasne, to może przejdźmy do spojrzenia właśnie, skoro o paru tygodniach mowa, na kolejny tydzień i zobaczmy, co ciekawego w kalendarzu makroekonomicznym się znajduje już przy końcówce listopada i na co warto zwrócić uwagę, na które dane i które wydarzenia. Pomijając te wydarzenia też miękkie, typu właśnie dalsze losy polityczne, chociażby pani premier czy umów związanych z Brexitem. Tak, dokładnie. Spójrzmy na kalendarz. Jeżeli chodzi o przyszły tydzień, tutaj tych danych ważnych może być nieco mniej. Natomiast tak, po kolei, jeżeli chodzi o Polskę, tutaj mamy w poniedziałek dane dotyczące dynamiki wynagrodzeń. To oczywiście może być ważne, ale chyba mi się wydaje dla statystyków, ponieważ nasza Rada Polityki Pieniężnej no, wysyła komunikat dość wyraźnie ostatnio, że mimo ryzyka wzrostu inflacji, to jednak stopy się nie zmienią. Więc przejdźmy tutaj może do tego, co dzieje się w ujęciu globalnym. Tu mamy protokół z posiedzenia RBA w Banku Australii we wtorek rano.
które raczej pozostaje dalej, tak powiem, nudne, więc to rynki mnie interesuje. Zresztą w ogóle, jeżeli chodzi o Australię i o walutę antypodów, to one będą pozostawały teraz, moim zdaniem, pod presją tego, co się będzie działo w temacie chińskim, czyli tych spekulacji odnośnie spotkania Trump-Xi w końcu listopada. Tutaj jeszcze dane z Polski następne, produkcja przemysłowa, to też wtorek rano, ale one mogą być właśnie mniej ważne. Bardziej ważnym zdarzeniem może być decyzja banku Węgier dotycząca polityki pieniężnej, i to będzie we wtorek o 14:00, z tego powodu, że rynek ostatnio wywierał taką większą presję na bank Węgier, żeby ten swój komunikat jakoś bardziej zaostrzył, jeżeli chodzi o przyszłe posunięcia. Więc jeżeli zobaczymy jakiś bardziej ostrzejszy przekaz z banku Węgier, to może tak być, że po prostu będziemy widzieli większe przepływy w stronę forinta ze stratą dla naszego złotego, więc to też jest ważna sprawa. Jeżeli chodzi o środę, to tutaj naszą uwagę przykują dane dotyczące tak zwane durable goods, czyli rzeczy, które są dość ważne też z punktu widzenia danych dla Fedu. I zerkamy sobie na wskaźniki wprzedzające Conference Board. To jest o godzinie 16:00. I idąc dalej, inflacja z Japonii w nocy z środy na czwartek. I być może ważniejszy też dla rynków protokół z posiedzenia ECB. Chociaż z drugiej strony, jak patrzymy na dzisiejsze wystąpienie Dragiego, to raczej tutaj nic chyba się takiego ważnego nie pojawi. I w piątek wstępne szacunki dla indeksów PMI w strefie euro i bardzo ważne dane z Kanady, inflacja i detaliczna sprzedaż. Dane, które mogą dać jakby tutaj powiedzieć na pytanie, czy na początku grudnia zobaczymy podwyżkę stóp przez Bank Kanady. Więc tak reasumując, danych nie jest dużo. Jak dla mnie klucz tutaj nam się pojawi gdzieś dopiero w końcu tygodnia, głównie jeżeli chodzi o właśnie dane ze strefy euro, czyli indeksy PMI i dane z Kanady. No i oczywiście będziemy zerkali właśnie na wątki odnośnie Brexitu. Tylko przypomnę, że 25 listopada w niedzielę jest zaplanowany szczyt Unii Europejska - Wielka Brytania, na którym zobaczymy być może właśnie jakiś dalszy rozwypadków odnośnie tego, co tam się dzieje. Fajnie, to bardzo serdecznie dziękuję za to podsumowanie tygodnia mijającego i też sprawdzenie ciekawych wydarzeń na tydzień nadchodzący. No i oczywiście też zapraszamy do pobrania tygodnika FX, który pojawi się dziś w godzinach popołudniowych na stronie bossfx.pl. Tak, zapraszam do tygodnika po południu dzisiaj i zapraszam na webinar w poniedziałek o 12:00 rano w samym południu. Fajnie, to serdecznie jeszcze raz dziękuję i życzę udanego też weekendu w takim razie. Dziękuję również za uwagę. Do usłyszenia. Właśnie.